Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj w filmie zobaczycie karmienie kraba Red Devila. Zapraszam. Jest to krab pochodzący ze wschodniej Azji, głównie z Indonezji i Tajlandii. Atutem tych krabów jest to, że umią się bardzo dobrze spinać. Bardzo fajne, ciekawe kraby. Mogliście również zobaczyć przez moment też kraba wampira, ale niestety podczas gdy chcieliśmy nagrać film właśnie z karmienia, to tylko Red Devil miał ochotę sobie coś zjeść. Karmówkę, którą w tym momencie im dajemy, jest to karaczan szary. No i jak możecie zauważyć, krab sobie bierze swoimi szczypcami i po kawałku wprowadza pokarm do otworu gębowego. Ogólnie kraby te potrafią polować. Jeśli da się im świerszcze, które no, można delikatnie jakby świerszczą połamać nogi, że tak powiem, i wolniej się poruszają, to krab bez problemu złapie takiego świerszcza i wygląda to naprawdę ciekawie. No, pierwszy raz jak to zobaczyłem, nie spodziewałem się po prostu, że krab potrafi aż tak polować. No ale w tym wypadku karaczany niestety ale wspinają się też po powierzchniach, po szkle i po plastiku, więc po prostu mogłyby uciec, a krab raczej nie dałby rady ich złapać, więc postanowiliśmy po prostu, że wręczymy jakby im do ręki, co jest takim trochę śmieszną sprawą, że właśnie można karmić kraby te z pensety, czy nawet z ręki, jeśli nie uciekają, po prostu biorą sobie pokarm i jak widzicie właśnie tak zajadają. Kraby takie można karmić różnymi rzeczami, bo są praktycznie wszystkożerne. Żywią się glonami, pokarmem dla rybek, warzywami gotowanymi, ochotką, no i właśnie zwierzętami karmowymi. Nawet nie pogardzą owocem, bananem na przykład, czy gotowanym ryżem. Naprawdę są to wszystkożerne zwierzęta, zresztą jak to bywa w przypadku krabów, a te kraby są o tyle naprawdę ciekawe, że wygląd mają mega interesujący i wyglądają naprawdę jak diabły. No i tutaj jeszcze widzicie kraba wampira. Możecie zauważyć, że w tym momencie krab Red Devil jest mniejszy i młodszy od wampira. No i tu była próba nakarmienia wampira, ale niestety nie chciał. Tu mamy kolejnego Red Devila i jak widzicie chwyta swoimi szczypcami zdobycz i po prostu po kawałku zajada. Większe kraby często po prostu rwą całą zdobycz na kawałki. Trochę, jak widzicie, można powiedzieć, że są okrutne jak modliszki, że zjadają jeszcze żywe, niezabitą zdobycz. No ale taka natura tych zwierząt i nic nie poradzimy. No i tu macie okazję zobaczyć, jak dwa Red Devile zajadają sobie po karaczanie szarym. Przy hodowli takich krabów trzeba pamiętać, że są to zwierzęta stadne i trzeba je trzymać przynajmniej w haremie. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć wam, że trzymanie ich razem z wampirami jest również dobre i można tak zrobić. Oba gatunki krabów raczej nie wchodzą sobie w ogóle w drogę.
jeśli każdy ma swoją kryjówkę, no to można powiedzieć, że żyją razem wspólnie i nic sobie nie robią. Chociaż fakt, że lubią walczyć o kryjówki i gdy jednemu krabowi spodoba się jakaś kryjówka, no to próbują jakby o nią walczyć, ale zazwyczaj dochodzi do kompromisu i jeden po prostu odpuszcza. Chociaż są też przypadki, że jeden drugiemu urwie szczypca czy nogę, no ale po wylince takiemu krabowi odrastają kończyny, więc nie ma co się przejmować. Choć też z własnego doświadczenia muszę przyznać, że jeśli krab ma jeden odnóże, to ciężej mu zdobywać pokarm i ciężej przechodzić wylinkę. No i to by było w tym filmie na tyle. Cześć.